Zawód aktora jest chyba najbardziej ekscytującym zawodem, jaki poza kosmonautą i ludźmi pracującymi w NASA. Nie żartuję, ale po prostu chciałem być kiedyś kosmonautą. Jest bardzo ekscytujący i jakby to, ile możliwości nam daje przeżywanie kilka żyć w jednym i po prostu eksperymentowania ze swoimi emocjami, stworzenia postaci, to jest coś niesamowitego. Zdecydowanie tak. A czy nam, jeżeli chodzi o taką materialną sferę, no to też zależy, no bo jednak jesteśmy, nie mamy, to nie jest stały zawód, więc jakby mamy umowy na zlecenie. Więc tak naprawdę no możemy jedną rzecz zrobić, a później długo nic nie robić, więc pytanie, jak długo się jest na topie i czy się jest na topie, czy... A jak się gra w teatrze, no to jest troszkę gorzej. Zwłaszcza teraz, jak teatry są zamykane i otwierane, po prostu nie wiemy, na czym stoimy. Więc jakby nie, no to na pewno nie jest pewny zawód. Tak? W momencie, kiedy się znajdujemy na jakimś takim poziomie, no faktycznie, że gramy w telewizji, jesteśmy rozpoznawalni, no to już jest dużo lepiej, łatwiej i to trwa, ale już mamy przykłady tego, że z dnia na dzień aktorzy, którzy byli na topie i byli wszędzie, nagle znikali i nie ma, no i muszą czekać znowu na swój moment albo się nie doczekują, więc jest to niepewny zawód na pewno. Na chwilę obecną chcę troszkę odpocząć i mam trochę wolnego. Będę robić drugą transzę, ale tam no, drugą transzę takiego serialu innego jeszcze. I co? A tak to chcę troszkę spowolnić, bo faktycznie teraz miałem taki dosyć, pomimo tej pandemii, dosyć taki intensywny okres, jeżeli chodzi o granie, więc trochę może więcej czasu dla rodziny chciałbym poświęcić. To ja dopytam jeszcze o ten drugi serial. To co to za serial? Kiedy Czy możemy coś powiedzieć? Tak, znaczy to jest serial Polsatu Tatuśkowie się nazywa, to jest komedia. Tam też grałem taką postać, no zupełnie z kolei inną. Buca, takiego typowego polskiego Janusza, który, no, wydaje mi się, że on jest na tyle odpychający, że aż może być groteskowy i śmieszny. I tak staraliśmy się z reżyserem tutaj go wymyślić. Nie wiadomo jeszcze, kiedy będzie emisja, ale już zaczynamy pracę nad drugim sezonem.